Jestem w relacji. Marcin Hakiel już nie ukrywa, że jest zakochany. Zdradził szczegóły. Marcin Hakiel naprawdę znowu jest w związku, fotografia. Kapif, instagram.com/MarcinHakiel. Marcin Hakiel od pewnego czasu widywany jest u boku nowej kobiety, tajemniczej i ślicznej brunetki. Z wieści naszego informatora wynika, że nie szczędzą sobie czułych słów. A w nowym wywiadzie padło potwierdzenie, tancerz znowu jest zakochany i zajęty. Marcin Hakiel, nowa partnerka. Marcin Hakiel udzielił nowego wywiadu. W rozmowie z żurnalistą ujawnił wiele nieznanych wcześniej tajemnic. Przyznał na przykład, jak wyglądało śledztwo prywatnych detektywów, których wynajął, kiedy był jeszcze z Katarzyną Cichopek. W pewnym momencie jest tak, że nie wiesz, co się dzieje i próby rozmów generalnie nie idą w taką stronę konstruktywną. Szedłem z kumplami i stwierdziłem, że no dobra, trzeba się dowiedzieć. Nie polecam tego najgorszemu wrogowi. Trzeciego dnia się okazało, że jest grubiej niż myślałem i trzeba było to jakoś dokończyć, się dowiedzieć, mówił w podcaście tancerz. Teraz jednak to sam Hakiel jest obiektem czujnego śledztwa mediów i fanów. Od dłuższego czasu można go zobaczyć w towarzystwie pięknej brunetki. A jego nowe wyznanie na temat związku rozwiewa wszelkie wątpliwości. Kim jest nowa dziewczyna Marcina? Poniżej szczegóły. Kim jest nowa dziewczyna Marcina Hakiela? W rozmowie z żurnalistą Hakiel wyjaśnił, że jego spotkanie z Magdą Stępień było tylko jednym wspólnym weekendem spędzonym w grupie przyjaciół. Kropka. Dużo ciekawsza historia dzieje się natomiast teraz. Wszystko zaczęło się we wrześniu. Marcin był na wystawie w Galerii Sztuki z niezwykle piękną brunetką. Publikowali oni niemal identyczne zdjęcia w tym samym czasie, wyraźnie będąc na wspólnym spotkaniu. Później media wyśledziły ich na spotkaniu ze znajomymi, które szybko przerodziło się w randkę. Także sam Marcin niespecjalnie ukrywał, że ma nową znajomą. Portal Plotek donosi, że imię kobiety brzmi Dominika. W jego relacji na Instagramie pojawiały się zdjęcia z urokliwą ciemnowłosą kobietą. Jej profil na Instagramie jest prywatny, jednak nasze źródło dotarło do ciekawych informacji. Wiadomo, że Hakiel wybrał się z córką i nową znajomą do hodowli alpak. Gwiazdor publikował zdjęcia z tej wyprawy, podobne wrzuciła też u siebie kolejna tajemnicza Dominika. Moje alpaki, skomentował jej zdjęcie Marcin. To nie wszystko. Hakiel skomentował też zdjęcie kobiety, na którym pozuje ona w towarzystwie Tadeusza, psa Marcina Dubiela, kojarzonego teraz z niesławnej afery Pandora Gate. Tadek, ty wariacie, napisał Hakiel. Dominika numer 2, jak nieco ironicznie nazywają ją niektóre media, bardzo lubi sztukę. Na jednej z fotografii pozuje przy rzeźbie, przedstawiającej nagie popiersie kobiety. Sama ma sukienkę eksponującą długie nogi i dekolt. Sancho likes, angielski Sancho lubi to, przyp. Redaktor, napisał Marcin, na co w odpowiedzi dostał emotkę z kotkiem oraz serduszko w reakcji. Czy to właśnie o niej mówił tancerz w nowym wywiadzie? Poniżej przytaczamy jego słowa. Marcin Hakiel znowu ma dziewczynę. Żurnalista prowadzący zapytał wprost Hakiela, czy ten wciąż jest singlem.
Okazało się, że w tym dokładnie momencie, jak ujął to sam tancerz, jest zajęty. Zaznaczył też, że już nie interesują go przelotne spotkania na jedną noc, choć miał i takie doświadczenia. Akurat jestem z kimś w relacji. Ja jestem starej daty, mam 40 lat, więc mnie nie interesują. Okej, jak byłem singlem, to gdzieś tam na imprezach coś się przydarzyło, ale dla mnie jakby. Tylko że ja mam 40 lat i mnie za bardzo nie interesuje poznawanie, co wieczór kogoś innego. Szukam jakiejś relacji, fajnie jakby się ona jakoś ułożyła w miarę normalnie. Szukam, żeby coś poczuć, a nie tylko na przysłowiową kolację ze śniadaniem. Nie interesuje mnie to. Poznałem kogoś sympatycznego. Dzisiaj sobie kupiliśmy takie same koszulki z Beyoncé i jest fajnie, sobie żyjemy, wypalił Marcin. Warto dodać, że na profilu wspomnianej brunetki jest bardzo wiele nagrań z niedawnego koncertu Beyoncé w Polsce. Wyraźnie widać, że kobieta jest fanką piosenkarki. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy też to właśnie ona jest kimś sympatycznym, kogo poznał Hakiel?